Warszawie, wróci do zasobów miasta. Ekaterina Padowa. Nie pomarcił przy niebo w tej 15-letniej ochocie. Decyzja komisji była jednogłośna, a jej przewodniczący uważał, że reprywatyzacja odbywała się w cieniu rodzinnych powiązań pracowników ratusza. Michowacz. W sprawie Nieborowskiej 15 wydane zostały łącznie dwie decyzje. Jedna dotycząca budynku na warszawskim ogrodzie, który został zburzony miastu w listopadzie, a druga w sprawie działki, którą na niejawnym posiedzeniu zajmowała się dziś komisja weryfikacyjna. Kurna, ku mnie. 7 maja 2008 roku powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego, jako wydana bez podstawy prawnej, oświadczył przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Przejęcie ponad 400-metrowej działki przy Nieborowskiej 15 nie mogło się dokonać z powodu oczywistego błędu formalnego. Miasto w 2008 roku powołało się na wniosek dekretowy Ryszarda Pala, osoby, która w momencie przyjęcia decyzji pod koniec kwietnia 1948 roku od 2 tygodni nie żyła, tłumaczy przewodniczący komisji Patryk Jaki. Wniosek dekretowy został złożony przez pana Ryszarda Pala w momencie, w którym już nie żył. I to jest jakby samoista podstawa do tego, żeby wniosek odrzucić, żeby on nie był procedowany. Sprawa przyznania prywatnemu podmiotowi praw do kamienicy ma jednak podwójne dno, ocenia wiceminister Patryk Jaki. Chodzi o powiązania rodzinne Witolda Pala, wiceprezydenta Warszawy. Chodzi o rodzinę wiceprezydenta miasta społecznego Warszawy z Platformy Obywatelskiej. Ma to znaczenie oczywiście tyle, żeby państwo widzicie, no i rodzina prezydent miasta reprywatyzowała, rodzina wiceprezydenta miasta również reprywatyzowała. I to w takich okolicznościach, jak państwo możecie zobaczyć. No po prostu nieprawdopodobny skandal, który całe szczęście udaje się komisji w tej chwili odkręcać. Powiązania rodzinne w tym wypadku nie mają istotnego znaczenia, zaznacza polityk Platformy Obywatelskiej Robert Skrzypiński z komisji weryfikacyjnej. Wspólny przodek Ryszarda Pala, który to zmarł wtedy w 1948 roku, i Witolda Pala żył w połowie XIX wieku. Więc naprawdę ciężko uznać, że jest to jakiś związek rodzinny. Jest to daleka, no można powiedzieć, bardzo, bardzo daleka rodzina. Związek nazwiska przede wszystkim. Za wydanie decyzji zwrotowej w 2008 roku odpowiedzialność ponosi czerwiecne komisji Łukasz Kondratko. Czyli sprowadzenie postępowania administracyjnego de facto do kabaretu ponosi osoba, która stoi na czele miasta stołecznego Warszawy. W tym momencie dlaczego pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz nie wykazała żadnej inicjatywy? Dopiero działania podjęte przez prokuraturę spowodowały pewną aktywność po stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W sprawie warszawskich nieruchomości prowadzone jest obecnie ponad 100 postępowań odszkodowawczych. W poniedziałek komisja ma wydać pierwszą decyzję o zadośćuczynieniu. Michał Walczyk, Polski Radio 24. Będą surowsze kary dla właścicieli agresywnych psów, co zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Zmiany przewidują m.in. karę ograniczenia wolności oraz większe niż do tej pory grzywne za niedopilnowanie niebezpiecznego zwierzęcia. Przede wszystkim zostaną podwyższone kary za puszczanie psa bez smyczy i bez kagańca w miejscach, gdzie może to stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, informuje rzecznik resortu Jan Kasek. Te kary od 250 zł podnieśliśmy do 1000 zł. Także przewidujemy podniesienie kar w stosunku do ludzi, którzy czują psami. To jest też proceder dość znany dla ludzi, dla obywateli, którzy spotykają się z nim na co dzień, kiedy właściciele groźnych psów wykorzystują je w celu zastraszenia. I tutaj kara przewidywana to 5000 zł. Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się na zaostrzenie kar dla właścicieli agresywnych zwierząt w odpowiedzi na liczne przypadki pogryzień przez psy, do których doszło w ostatnim czasie. Projekt został już przyjęty przez rząd, teraz ustawą zajmie się Sejm. Lasy Państwowe rezygnują z oskarżeń przeciwko aktywistom, którzy w czasie prowadzenia gościnki Puszczy Białowieskiej blokowali działania leśników. Informacje w tej sprawie przekazał minister środowiska Henryk Kowalczyk. Lasy zdadzą oświadczenie, że rezygnują z tego statusu pokrzywdzonego, również wycofują się, jako oskarżyciel posiłkowy, a więc podaje dla sądu prawo do umorzenia sprawy. Oczywiście sprawy, które nie są wszczęte, a jest ich ponad połowa jeszcze nie wszczętych, automatycznie, mam nadzieję, zostaną wykopane. Natomiast sprawy, które toczą się w sądzie w tej chwili, po złożeniu takich oświadczeń, mam nadzieję, że sąd będzie te sprawy umarzał. Decyzja ministra dotyczy co najmniej wszystko sprawy związanych z udziałem porobu. A ci od 2 lat protestowali przeciwko wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. Z kolei porozumienie w sprawie metod ochrony puszczy ma wypracować powołany dziś zespół zagranicznych ekspertów. Sejm rezygnuje z posiedzenia dzieci i młodzieży 1 czerwca, nie weźmie też udziału w tegorocznej nocy muzeum. Powodem jest to protest niepełnosprawnych osób w parlamencie. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegorzuka tłumaczy, że specjalne okoliczności obligują kancelarię i Straż Marszałkowską do, jak się wyraził, pewnych ruchów, ponieważ sytuacja nie jest normalna.
Chodzi przede wszystkim o kwestie organizacyjne i bezpieczeństwa, bo na takim widać, że Sejm zasadniczo się zmienił w ciągu ostatniego miesiąca. I teraz decyzja Straży Marszałkowskiej i Kancelarii Sejmu jest taka, że lepiej z niektórych wydarzeń się być może wycofać, być może dystansować, tak by nie zdarzyło się coś, na czym nie będziemy mieli jakiejś podstawy odpowiedzialności. Ja uważam, że zawsze lepiej dmuchać na zimne, też dlatego, że respektujemy tę akcję protestacyjną. Cztery kluby opozycyjne w Sejmie podpisały się pod wnioskiem do marszałka, aby zmienił swoją decyzję. Dostęp obywateli do parlamentu musi być traktowany ponad politycznymi podziałami, mówił poseł Kraosie Zarekowski. Jesteśmy tutaj, żeby zaprotestować przed blokadą Sejmu. Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić stanowczy sprzeciw przeciwko decyzji, która została zakomunikowana, że Sejm Dzieci i Młodzieży w tym roku się nie odbędzie. To wyjątkowy skandal. 460 młodych osób zostało wybranych w całej Polsce właśnie po to, żeby przyjechać do polskiego parlamentu, żeby uczyć się, jak wygląda demokracja, żeby uczyć się, jak wygląda polski parlamentaryzm. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu tłumaczył, że Kancelaria Sejmu szanuje protestujących i stara się być partnerem tego wydarzenia, ale protest ma wpływ na kalendarz wydarzeń i zasady obowiązujące w parlamencie. Jednocześnie nie zaznaczył, że zgodnie z planem na terenie Sejmu pod koniec czerwca odbędzie się szczyt parlamentarny NATO. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na wysokie ceny paliw w Polsce, ale nie musi tego trwać długotrwale, mówił w Polskim Radiu 24 ekonomista Marek Luber, zaznaczając, że na wzrost ceny dodatkowej składa się wiele czynników. Pierwszy impuls to jest OPEC, czyli kwestia tego, żeby właśnie to wydobycie ograniczać. Drugi taki impuls to było co się stało kilka tygodni temu w Syrii, czyli atak chemiczny i rewanż ze strony głównie Stanów Zjednoczonych, Anglii i Francji. I też w tym pierwsze wybicie ceny ropy. Potem oczywiście sytuacja związana z Iranem i z wyjściem Trumpa z tego porozumienia, ale także Wenezuela przecież, to także tam z kolei kwestie polityczne. No to wszystko powoduje, że ta cena rośnie. Zdaniem ekonomisty wiele zależy od tego, jak zachowają się producenci ropy naftowej z łupków w Stanach Zjednoczonych. To wszystko nie musi być długotrwałe. Pod warunkiem, że branża łupkowa będzie chciała rzeczywiście zwiększyć wydobycie, ma do tego możliwości. Tak to się stało półtora roku temu. Czy tak się wydarzy dzisiaj? Nie wiem. Mam nadzieję, bo nie chcę płacić powyżej 5 decybeli. Zamiast drewna kierowca płacą teraz od 4,70 zł do 5,30 zł. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. List intencyjny podpisany. Polskie Radio i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego rozpoczynają współpracę. Na jej mocy muzeum otrzyma archiwalne nagrania Polskiego Radia. Dzięki współpracy z Polskim Radiem powstające w Warszawie Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zyska dostęp do radiowego archiwum dźwięków. Nagrania podjęli przemianę Paryski Pięczynek. Wzbogacą multimedialną ekspozycję placówki. To cenna inicjatywa ze względu na młode pokolenie, podkreśla kardynał Kazimierz Lecz, metropolita warszawski, inicjator budowy muzeum. Żeby liczyć dzisiaj w milionach Polaków, 12-13 milionów Polaków, już nie może powiedzieć o sobie, że spotkało papież. Prezes Polskiego Radia Jacek Sobala mówi, że współpraca z muzeum to dla kierowanej przez niego instytucji ogromne wyróżnienie. W imieniu Polskiego Radia dziękuję za to zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni. To bardzo ważny i wielki dzień dla Polskiego Radia. Polskie Radio zdigitalizuje także zbiory nagrań Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. To homilie kardynała Stefana Wyszyńskiego nagrywane w różnych okolicznościach. Grzegorz Maczek, Polskie Radio. I na tym kończymy część informacyjną magazynu Północ Południe. Północ Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W Warszawie rozpoczął się kongres Polska Wielki Projekt. To 8. edycja debaty o strategicznych wyzwaniach rozwojowych, które stoją przed Polską w najbliższych dekadach. I o tym na antenie Polskiego Radia 24 mówił jeden z pomysłodawców kongresu, profesor Zdzisław Krasnodębski, a rozmawiał z nim Adrian Karembach. Panie profesorze, rozmawiamy podczas kongresu o Polska Wielki Projekt. Ja też mam środkiem wrażenia, że komuś jest nie na rękę Wielka Polska, czy też projekt Wielka Polska. No, ja myślę, że bardzo wiele osób przyjemnie jest. A chcesz powiedzieć, że się powtórzyłem. Zrobiłem to powtórzenie zupełnie celowo, wiem, co powiedziałem. No tak, my mówimy, nie chcemy mówić Wielka Polska. Bo od razu będziemy o tym nacjonalizmie. Wielka Albania. Tak, nie, my, to znaczy, dlatego jest teraz na wielki projekt, to znaczy, że to jest wielkie zadanie przed nami, prawda? Że my oczywiście nie chcemy, żeby to był mały, przyziemny kraj, w którym ludzie wykonują pracę usługową dla gospodarek innych krajów, który się wstydzi, prawda, wstydzi się
tej ciągle takie postawy są. No bo to, ja muszę powiedzieć tak, bo pan mówił, zaczął od tego Sejmu, ten, że jest okupowany, więc ja przedwczoraj mi kolega, który był w Parlamencie Europejskim, opowiadał mnie po Izbie Gmin i mnie uderzyło to, oczywiście tam są wieki, prawda, czuli się wtedy, chociaż był główny budynek, nagrał się spalił, więc to jest 19 wiek, ale tam jest taka, wielu ludzi jest taka duma, prawda, duma ze swoich instytucji. Otóż akurat ci dzisiaj, bo rozmawiamy o okresie, była panel organizacji takich młodych, ci młodzi Polacy są dumni z tego i są. Czy to z polskich tradycji, bo tych tradycji wolności. Panie profesorze, to nie widać, co można zrobić nacjonalistami, no ale... Kiedyś była taka podpowiedź dla młodzieży, która napisała na serii Wiktor Poroszyński, gdzie zostanie się Leninem. No teraz można powiedzieć, gdzie zostanie się nacjonalistą, a nawet faszystą. Ja nawet przez chwilę zostałem faszystą, ten redaktor się przez dwa dni ktoś kolportował uporczywą taką wiadomość. Jestem faszystą, przeszukiwano cały internet, żeby znaleźć na to dowody empiryczne, ale się nie udało. Czy to też było? Na polski nacjonalistę. Czy w tym momencie przystąpić do redefinicji pewnych pojęć? Ja wracam z uporem maniaka do pytania, nie wiem, czy pan profesor celowo unikał nacjonalista. Po pierwsze oczywiście pewne słowa nabrały negatywnego znaczenia. Kiedyś mówiono, że będzie nationalism po angielsku, przeciwieństwie do niemieckiego nacjonalizmu. Brzmi negatywnie. Tak jak nation state. My jednak mamy w Polsce dwa słowa i nacjonalizm jest jednak nacechowany trochę negatywnie. Narodowy już nie, prawda? Nacjonalizm narodowy nie kiedyś. Nie, to jest coś, to było narodowy. Nacjonalizm narodowy. To jest tylko związane z nacjonalizmem, przechowam na nasz. Dlaczego? No bo to jest oczywiście związane z pewną historią, związane z pewną ideologią. Natomiast myślę, że nikt nie powie, bo to jest jeszcze się przenosi na coś innego, na patriotyzm, prawda, na nacjonalizm w sensie patriotyzmu i przywiązania do swoich wartości, swojej tradycji. I uważam, że jest wielką wartością. Co więcej, panie redaktorze, to jest to, co ja kocham w Europie. To jest to, ja lubię jechać do Francji, spotkać Francuzów, którzy kochają Francję, są dumni z Francji. Lubię jechać do Anglii, widzieć właśnie ta różnorodność, prawda? To jest to. Na poziomie państwowym jest ta duma. Wyjątkowo byli zawsze Niemcy, ze złamanym jednak kręgosłupem, klęską i tak dalej. I w pewnym sensie, znaczy problem oczywiście Europy polega na tym, że to poczucie winy niemieckie, prawda, za drugą na poziomie europejskim. I tak zapisaną historię europejską możemy dobrze widzieć w tym słynnym domu historii europejskiej przy Parlamencie Europejskim. To znaczy, że odnosimy, prawda, szukamy tych strasznych, ciemnych stron swojej historii narodowej i bycie światłym Europejczykiem polega na tym, że, prawda, jak już powiemy wszystko, co złego i każdego... Czyli dokonamy samobiczowania, tak? Samobiczowania każdego, każdym bohaterem. To wtedy przechodzimy do nacjonalistów. Potępimy nacjonalizm. Nazywając go nazizmem, hitleryzmem. Bo tak, bo z patriotyzmu zrodził się nacjonalizm, czy niechęć do innych, z nacjonalizmu faszyzm. Wszystko nie jest prawda historycznie. No jeszcze był stalinizm, ale on jak to wszystko, nie mówi. Jak to wszystko przekonamy, to będziemy żarliwymi Europejczykami, prawda, i przejdziemy do innej epoki światłości. Panie profesorze, to jako socjologa teraz pytam. Proszę bardzo. Polska Wielki Projekt, ten kargres, był niejako trampoliną dla Prawa i Sprawiedliwości do odbicia się i wyjścia z marazmu, przedyskutowania ze społeczeństwem, z naukowcami, z filozofami i nie tylko, i ustalenia swojego programu wyborczego. Tak. To się udało. Czy teraz również odwołujecie się poprzez ten kongres do społeczeństwa, co się widzi, co społeczeństwo myśli? Czy bardziej zdajecie się jednak na te spotkania, które odbywają się właściwie w każdym miejscu kraju? No, myśmy na początku, to było też tak, że ten kongres miał takie swoje edycje lokalne, a teraz być może tego wrócimy, bo utworzyliśmy też
fundacji, ale znaczy kongres był zawsze zorientowany, on miał być od początku też trochę taką instytucją elitarną, pewnych środowisk. Polsce o te radi. Pamięta, była jakaś taka teza w ogóle. Pamiętam, czy nie pamiętam? Dzisiaj zawsze, tak było zawsze. To takie, były zawsze takie programy o tym, że zwolennicy PiS-u, tak zwane mohery, to są ludzie o bardzo ograniczonej inteligencji, kodzie poznawczym, nie rozumiejący świata zewnętrznego. Prawda? No, partia dla inteligentów. Zawsze tak myśleli. To istnieje zupełnie inny twór. Tak, żebyśmy, jeżeli wracamy do przeszłości. Nie, no, więc, ale to nie było prawdą. No, pokazać, no, zaczynaliśmy też, chcieliśmy poprzeć wtedy Lecha Kaczyńskiego, no, który był bardzo wybitnym intelektualistą. Ja uczestniczyłem w tych seminariach w Lucieniu i zawsze pamiętam, miałem taką myśl, że no, ci prezydenci, no, którzy uchodzili za, pomijając pierwszy, ale poprzednich prezydenta Kaczyńskiego, choć za czeka takiego właśnie niezwykle inteligentnego i sprawnego też politycznie. Zresztą by nie zrozumiał mi słowa, o czym by to nie mam pojęcia. Prezydent Kaczyński jakoś z nami tam dyskutował na bardzo abstrakcyjne tematy, nie mające związku z bieżącą polityką. Myśmy chcieli wtedy, już się tyczą 2000 tam. Wychodzi się na działa. Zresztą, no, w jakimś sensie członkiem naszej rady programowej jest też Jarosław Kaczyński, prawda? Bo on często z nami rozmawia. No, chcieliśmy pokazać, że nie, no, że również w środowiskach uniwersyteckich, wśród twórców, być może jesteśmy mniejszością, ale są ludzie. Ja tu nie mam pojęcia. Jak my, właśnie chcący. Mający inny stosunek do narodu, do chrześcijaństwa, do przyszłości, do polskiej. Sprawa brzucha wzdęcia. Też inne nastawienie do Prawa i Sprawiedliwości, łączące swoje nadzieje polityczne też z tą partią. Chcieliśmy pokazać, że to i pokazujemy. Jak? Chcemy też, bo to jest tak, nie wiem, czy jest takie bardzo użyteczne słowo, którego nie ma po polsku, mówi się Vordenker. Denker to jest myśliciel, ale Vordenker to jest ten, który, taki prekursor, taki, który rzuca ideę, prawda? Wolno myśliciel. Wolno, no właśnie, to było Freidenker, prawda? On zbyt wolno myśliciel. Rzuca, nie wiadomo jeszcze, w którym kierunku pójdziemy. Otóż ja myślę, że potrzebne, to są potrzebne tego typu, że my chcemy tak, też taką rolę spełniać. To znaczy, a to wszystko potrzebne. A z drugiej strony to, o czym zaczęliśmy mówić, żeby to było miejsce też spotkań dla różnych ludzi, naszych lecz przyjaciół. On wolno myśli. To się o komentów, którzy mogliby przyjść i merytorycznie zabrać głos w dyskusji. Naturalnie. Panie profesorze, kończąc, taki zbitek słów. Dialog trwa, czego się dotyczy? Dialog trwa, no dialog trwa, nie wiem, kolejne spotkanie z tamtym Claude'em Junckerem. A, nie, no to głównie z Timmermansem, tak, panem Fransem Timmermansem. Dialog trwa, posuwa się, czas biegnie naprzód. Niestety, musimy z kimś innym prowadzić ten dialog. I to jest ta różnica. Zaraz, on będzie jeszcze rok trwał? Być może, tylko że Frans Timmermans jest przemijający jako przewodniczący, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, a Polska, no nie wiem, czy jest wieczna, ale jest bardzo, bardzo wielokrotna. A Jean-Claude Juncker zakłada, że ten dialog powinien się zakończyć najpóźniej na przełomie czerwca i lipca. Miejmy nadzieję, czyli rozumiem, że jest to doprecyzowanie przyszłego roku. Miejmy nadzieję, że się zakończy. To trochę zależy od Jean-Claude Juncker. Profesor Sadewski, bardzo dziękuję panie profesorze, dziękuję państwu, do usłyszenia. Rozmawiał Adrian Ferenbach, a u nas już za chwilę komentarz do ustaleń unijnego szczytu w Sofii. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Unia Europejska podtrzymuje otwarte drzwi dla 6 krajów Bałkanów Zachodnich, zapowiada ochronę interesów unijnych firm w Iranie i to tylko dwie z kilku konkluzji szczytu w stolicy Bułgarii, ale nie tylko o tym była mowa w Sofii, nie zabrakło też dyskusji o migracji, o nowym budżecie i o praworządności, to w kontekście prowadzonego sporu z Komisją Europejską między Warszawą, a we wszystkich tych tematach głos zabierał reprezentujący Polskę premier Mateusz Morawiecki. W naszym studiu czas na komentarz i goście dr Karol Zajączkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Politolog, europeista, Uniwersytet Warszawski. Jak pan ocenia siłę głosu i argumentów Polski i premiera Morawieckiego na unijnym szczycie? No ja sądzę, że ta siła w zależności jakie kwestie były poruszane, natomiast w tej kwestii najważniejszej z punktu widzenia dzisiaj Polski, a więc artykułu 7, to
jest wola polityczna i po jednej, i po drugiej stronie, czyli po stronie Komisji Europejskiej i oczywiście po stronie polskiej, czego wyrazem były z wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, do tego, by ta sytuacja, ten spór zakończyć do wakacji. A dlaczego pana zdaniem te negocjacje przeciągają się? Mówiło się o początku maja. Znaczy, ja sceptyczny zawsze byłem do tego terminu majowego z wielu powodów, ponieważ trzeba powiedzieć szczerze, że te ostatnie tygodnie, dni kwietnia, cały w zasadzie miesiąc, kwiecień, to była jednak skupienie się na wieloletnich ramach budżetowych. To nawet ta interwencja, jak się mówi nieoficjalnie, premiera polskiego rządu u pana przewodniczącego Junckera tuż przed 2 maja, więc kiedy Komisja Europejska przedstawiła wstępne zarysy tego wieloletniego budżetu, ta interwencja telefoniczna dotyczyła właśnie kwestii budżetowych. No tak jest czasami, że wybieramy to, co jest najważniejsze, a więc to, co było najważniejsze dla Polski z punktu widzenia i racji stanu i tej perspektywy 7-letniej, to była kwestia budżetu. I ja sądzę, że ta tematyka praworządności, ona nieco zeszła na dalszy plan. I byłem sceptyczny, bo po pierwsze właśnie ta kwestia budżetu, po drugie jednak to jest też swego rodzaju teatr polityczny. Obie strony muszą wyjść z twarzą. To nie ulega wątpliwości. Polski rząd to musi przedstawić, musi przygotować, zwłaszcza wyborców PiS-u, do tego, że jednak te ustępstwa są. Natomiast Komisja Europejska też musi pokazać, że konsekwentnie jednak, niektórzy mówią, udaje się coś wyrwać z tych ustaleń ze stroną Polski. Powiem tak, nie wiem, czy ten termin czerwcowy jest możliwy, natomiast ja sądzę, że to będzie gdzieś lipiec, jak wszyscy wiedzą, wakacje. To jest od jasno i wyraźnie premier mówi o tym, że właściwie nie ma możliwości tylko Polska, również kraje Grupy Wyszehradzkiej zgodziły się na księcia polityki spójności i polityki rolnej. Ale zdaniem jest jednak duże ryzyko na to, że będziemy musieli się ugiąć pod naporem innych państw. Znaczy, powiem tak, te cięcia będą, to trzeba z tym... Chodzi te cięcia będą, natomiast tutaj walka będzie po pierwsze o tą skalę, to jak pan redaktor zauważył, bo oczywiście propozycja Komisji Europejskiej to jest tam odpowiednio 5-7%, mówię i o funduszach spójności i o wspólnej polityce rolnej, natomiast to jest tylko i wyłącznie propozycja Komisji Europejskiej. I trzeba pamiętać, że to, co zawsze przedstawia Komisja Europejska, w jakimś stopniu jest modyfikowane. In plus, in minus. No więc tutaj przez musimy... poszczególne państwa. Tak, przez poszczególne państwa. To jest jedna kwestia. I druga kwestia... I one ciągle kradły. One kradły się tendencje, mieszkania. Chcą powiązać i chcą jakby już od razu zaszufladkować. Poza tymi kopertami narodowymi są te koperty takie, jest ta koperta ogólnoeuropejska i chcą powiązać, na przykład zaznaczyć, że na przykład trzeba ich wszystkich związać. Tyle na to. Więc na to też bym, na te takie niuanse techniczne bym zwracał uwagę. Liczby są istotne, ale te kwestie czasami techniczne i mogą czasami zaważyć na tym, w jaki sposób później będziemy musieli te pieniądze wydatkować. Dużo czasu poświęcono relacjom pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Mówił o tym nawet premier Mateusz Morawiecki. No ja mam pytanie o to, czy my nie znajdziemy się w kłopotliwej sytuacji. Według też naszej korespondencji z Brukseli, Unia Europejska może już niedługo sięgnąć po pewien mechanizm i wykorzystać regulacje, na mocy których będzie mogło domagać się od USA odszkodowań za straty poniesione przez europejskie firmy. Takie straty mogą być w wypadku zerwania umowy nuklearnej z Iranem i nałożenia sankcji przez Stany Zjednoczone na europejskie firmy. Czy do tego rzeczywiście pana zdaniem może dojść? Żydowskie, europejskie firmy tutaj żądają odszkodowań z Iranem, to jest
najszerszy kontekst bliżej. No, po pierwsze, Pana Jezus zabiły. W kontekście tego, co się dzieje w stosunkach USA i Izrael, kwestia Jerozolimy. No i oczywiście, jeżeli mówimy o czym pan redaktor wspomniał, a więc o zapowiedziach Unii Europejskiej odnośnie tych odszkodowań, tego mechanizmu, który może zostać uruchomiony przez Unię Europejską, no to jest szersza dyskusja w kontekście tej tak zwanej wojny handlowej. Ja bym jeszcze nie podkreślał tego słowa wojna, natomiast jest to spór handlowy i to niestety, teraz jest pytanie, czy obie strony na razie prężą muskuły i chcą pokazać, jakie mają potencjał i jaką mają siłę i później stopniowo schodzić, czy to jednak pójdzie w stronę eskalacji? A czy Polska będzie w niekorzystnym położeniu, jeśli ten konflikt będzie eskalowany? Ja powiem tak, no jeżeli chodzi o Polskę, no to to jest sytuacja, którą już znamy z historii, chociażby z 2003 roku, gdzie Polska stanęła po stronie Stanów Zjednoczonych, a większość państw Europy Zachodniej wtedy była przeciwko interwencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych w Iraku. Ja sądzę, że tutaj będzie taka sytuacja, że Polska nie powinna opowiadać się bardzo wyraźnie po którejś ze stron. No i będzie musiała balansować. No, sądzę, że tutaj będzie jednak bliżej Polsce w kwestii Iranu, czy w kwestii na przykład Jerozolimy, do stanowiska Unii Europejskiej. Polska ma opowiadać także za dość szybkim wejściem sześciu państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Jak mówił premier, jeżeli Unia nie będzie obecna na Bałkanach Zachodnich, to będą tam realizować swoje interesy inne państwa, jak Rosja czy Chiny. Na szczycie byli przywódcy tych państw, ale deklaracji większych tak naprawdę dotyczących dat nie było. To będzie bardzo długi proces, pana zdaniem, akcesyjny? Powiem tak, nie jest zaskoczeniem, że dat nie było. Nie jest zaskoczeniem, że nie ma takich jednoznacznych decyzji politycznych. Natomiast to, co cieszy, to jest to, że po 12-13 latach Unia Europejska znowu zaczyna interesować się Bałkanami. I nawet powiem z takiej perspektywy naukowej, badawczej, czasami odwiedzamy kolegów w tej części świata i widać, że jest coraz większe zainteresowanie Unii projektami akademickimi, wymianą akademicką, a więc to o czym świadczy, że Unia Europejska przede wszystkim po 2015 roku, po interwencji Rosji na Ukrainie, po aktywności Rosji w tej części świata, w Europie Południowo-Wschodniej, stwierdziła jednak, że dobrze byłoby wrócić. Ja nie wierzę w szybką akcesję, wracając do pana pytania, jest wiele przeciwności, natomiast to, co dzisiaj Unia Europejska oferuje, to przede wszystkim współpracę gospodarczą. Kwestie polityczne są na drugim planie, bo to też jest temat taki niewygodny dla tamtejszych przywódców. Natomiast sądzę, że biznes, gospodarka i to, co łączy ludzi, czyli wymiana akademicka, wymiana młodzieży, a później zobaczymy. Jeżeli miałyby jakiekolwiek państwa wejść, jedno, dwa, to jest góra, to jest rok 2025-2030, to jest taka perspektywa czasowa, a więc trochę to jeszcze potrwa. Najwcześniej 2025 rok. Bym powiedział 2025-2030, a więc no jeszcze musimy około 10 lat co najmniej poczekać. Dziękuję bardzo za pana komentarz. Doktor Kamil Zajączkowski, politolog, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem, a komentowaliśmy zakończone dzisiaj unijne szczyty z państwami Bałkanów Zachodnich w Bułgarii, w Sofii. I to tyle w magazynie Północy Południe. Piotr Wąsz, dziękuję i do usłyszenia. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Czas na magazyn międzynarodowy. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Żakowski. Dzisiaj porozmawiamy o nadchodzącej, najprawdopodobniej nowej fali migrantów. Mają przybyć nowym szlakiem Grecja, Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, dalej Chorwacja, no i dalej właśnie, dalej które kraje będą na tym szlaku migracyjnym. W Bośni i Hercegowinie obecnie już przebywa od 30 do 50 tysięcy ludzi. Dane wywiadu Bośni i Hercegowiny mówią, że w najbliższym czasie ma być ich może nawet i 200 tysięcy.
I dzisiaj także w Sofii przywódcy Unii Europejskiej na szczycie właśnie rozmawiali o Bałkanach Zachodnich i możliwym wstąpieniu tych krajów do Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście mają na uwadze to, co dzieje się chociażby w tej małej, a skomplikowanej niebywale Bośni i Hercegowinie? I o tej sytuacji porozmawiałem z doktorem Marko Babiczem z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Europeistyki. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie. Rozmawiamy o Bośni i Hercegowinie na początek. W kontekście tego spotkania oczywiście w Sofii, o nim za chwilę, ale najpierw wyjaśnimy te dane. Te dane pochodzą z wywiadu Bośni i Hercegowiny. Pan je zamieścił. Niech pan teraz wytłumaczy, skąd one są. To znaczy, żeby mieli jasność tej sytuacji. No tak. Oficjalnie minister bezpieczeństwa Bośni i Hercegowiny Dragan Mektić wczoraj oświadczył, że legalnie w Bośni i Hercegowinie przebywa 3,5 tysiąca mniej więcej migrantów. Natomiast to są dane bardzo niepełne. Bośnia i Hercegowina ze względu na swoją złożoność i na bardzo kiepską współpracę różnego rodzaju służb właściwie nie ma sobie dokładnie tego, ile faktycznie osób znajduje się w Bośni i Hercegowinie. Tutaj mówię o służbach, które powinny o tym wiedzieć, to znaczy przede wszystkim Straż Graniczna i tak dalej. Natomiast skąd te dane, skąd informacje, że mamy między 30 a 50 tysięcy? One właśnie pochodzą... One powinny o tym wiedzieć. Od lokalnych, nie wiem, od samorządów, od różnego rodzaju organizacji. One powinny wiedzieć. Powstają obozy, gdzie ci migranci ekonomiczni koczują, na przykład w miejscowościach na wschodzie, jak Trebinie, Czapina, Stolac. Już w Sarajewie mamy przynajmniej kilka tysięcy migrantów. W miejscowości już przy granicy z Chorwacją, czyli Velika Kladuša. To jest tam. Stamtąd spływają informacje o prawdziwej liczbie migrantów, którzy już się znajdują w Bośni i Hercegowinie, natomiast oficjele są zdziwieni, jak to nagle, skąd się wzięli ci ludzie. Dlatego, że Straż Graniczna i inne służby odpowiedzialne za kontrolę granic nie są skuteczne. A dlaczego nie są skuteczne, to jest bardzo, bardzo skomplikowana sprawa, żeby wyjaśnić. To znaczy tak, przede wszystkim podziały etniczne w tym państwie grają ogromną rolę, bo od lat jest istotniejsze, kto z którego narodu, z której grupy etnicznej kontroluje daną służbę, niż czy ona jest skuteczna, czy nie. Czyli na przykład jest kontrolowana... Czy na przykład Straż Graniczna jest pod kontrolą Chorwatów, nie wiem, policja na przykład w Republice Serbskiej oczywiście jest prawda, pod kontrolą Banjaluki. Teraz pytanie jest, kto kontroluje służby wywiadowcze, to też jest... Banjaluki! Więc to nawet nie chodzi o taką, powiedziałbym, zwykłą konkurencję, tak jak była w każdym państwie, tak, że wywiad jeden konkuruje z innym lub jedna służba z inną. Tylko, na przykład, tak? Tak jest, tylko to też, ale do tego musimy dodać jeszcze głębsze podziały etniczne. No, jeżeli na przykład Chorwaci kontrolują granice, no to muzułmanie sobie nie zrobią nic po to, żeby pokazać, że Chorwaci się nie nadają, nie potrafią tego zrobić i tak dalej. Także dodatkowe polityczne problemy mamy i stąd jest, powiedziałbym, bardzo chaotyczna sytuacja, jeżeli chodzi o nie tylko o stan obecny, bo to, co się teraz dzieje, to już wiemy, tak? Wiemy mniej więcej z jaką dynamiką wchodzą nowi migranci. Natomiast problem polega na tym, żeby właściwie ocenić, co się może dziać w ciągu najbliższych miesięcy, ponieważ już w tej chwili władze Bośni i Hercegowiny zapewniają, że nie mają ani środków, ani możliwości, żeby na przykład zamknąć granicę. Pojawiają się opinie niektórych czołowych polityków Bośni i Hercegowiny, tak, musimy zamknąć granicę, nie mają nawet możliwości, gdyby chcieli to zrobić. Poza tym migranci, którzy już są w drodze z Grecji, z Albanii, przechodzą przez Czarnogórę lub
powiedzmy, tą drugą odnogą przez Serbię, tam nie są absolutnie zatrzymywani, bo Serbom i Czarnogórcom nie zależy na tym, żeby zatrzymywać tych ludzi u siebie. Po co? Niech idą dalej. I oni wchodzą teraz do Włoch. Zatrzymają, to problem pozostaje na ich terytorium. Oczywiście. Taka też jest logika, i nawet nie chcą ich rejestrować, bo wtedy wchodzi ta umowa readmisyjna, tak, że muszą państwo końcowe, tak, musi, ma możliwość że tak powiem, zwrócenia migrantów do państwa, w którym się po raz pierwszy zarejestrowali. I dlatego nikt ich nie chce rejestrować. Poza tym pojawia się problem, który... Ja byłem na początku maja w Bośni i Hercegowinie i obserwowałem, ja widziałem tych ludzi na miejscu. Na przykład wypowiadają się lokalni politycy, którzy mówią tak. Policja zatrzymuje migranta w miejscowości Trebin. To jest na samej granicy Bośni i Hercegowiny i Czarnogóry. I pytają się, jak masz na imię, tak i tak. Skąd jesteś? Z Syrii. I rejestrują, znaczy zapisują w ten sposób. W momencie, kiedy ta sama osoba pojawia się w Sarajewie, podaje inne imię i nazwisko i mówi, że jest z Libii. Nikt z nich, ale absolutnie nikt z nich nie ma żadnych dokumentów. I teraz podejrzenia są władz w Bośni i Hercegowinie, że oni celowo niszczą dokumenty, wyrzucają po prostu. I liczą, że podając w różnych miejscach, gdzie muszą się w jakiś tam sposób zarejestrować, podając różne informacje, liczą na... No na co liczą? Nie wiem. Liczą na to, że po prostu nikt nie będzie wiedział, z kim ma do czynienia. Chorwaci już zapowiadają, że zamykają granice, że Słowenia także. Nawet dochodzi do takiej sytuacji, to idą śladem władz austriackich, że zabierają, mówię o władzach w Bośni i Hercegowinie, zaczynają zabierać telefony komórkowe migrantom. Dlaczego? Przede wszystkim pojawia się pytanie, skąd taka liczba najnowszych modeli telefonów komórkowych u tych migrantów, jeżeli są biedni i nie mają co jeść. To jest na masową skalę, także to coś jest nie tak. Okazuje się, że ci, którym już się udało dotrzeć do Bośni i Hercegowiny, przekazują dane przez telefony komórkowe, SMS-ami lub w jakiś inny sposób, swoim kolegom lub, nie wiem, rodzinom czy znajomym, nie wiem, którzy nadal są na szlaku, bądź są jeszcze w Grecji, którędy najłatwiej by przejść przez granicę, na przykład albańsko-czarnogórską czy czarnogórsko-bośniacką, gdzie najmniej sprawdzają, jaka jest najkrótsza droga, co potrzebują po drodze, czy są jakieś wymagania, gdzie mogą ominąć jakieś tam przeszkody i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę ułatwiają i w ten sposób przyspieszają, dynamizują, że tak powiem, cały ten ruch, całą tą falę migracyjną i właśnie ostrożne szacunki wywiadu mówią, że biorąc pod uwagę, że już wiemy, że ponad 60 tysięcy nadal koczuje w Grecji i nie wiadomo, jaka jest liczba tych ludzi na drodze, w tej chwili są w Albanii, w Czarnogórze i w Bośni i Hercegowinie gdzieś, stąd te liczby, te szacunki oczywiście, że możemy mieć do czynienia wkrótce z liczbami mniej więcej 150, może nawet 200 tysięcy osób. Jeżeli Europa Zachodnia zamknie te granice, ci ludzie zostaną, utkną po prostu w Bośni i Hercegowinie. Nawet jeżeli niech to będzie 1/3 tej liczby, to jest wielkość jednego miasta. Bośnia i Hercegowina, władze Bośni i Hercegowiny już w tej chwili mówią, że nie mają ani siły, ani możliwości, ani środków, żeby samodzielnie walczyć. Muszą się zwrócić do Unii Europejskiej, zobaczymy, jaka będzie reakcja Unii Europejskiej. No właśnie, mam wrażenie, że dzisiaj był przecież szczyt w Soczi, Unii Europejskiej. Mówiło się o Bałkanach Zachodnich, mówi się już o Albanii, że ma perspektywę wejścia do Unii Europejskiej. Coraz głośniej mówi się o Serbii również, że ma wejść do Unii Europejskiej. Unia Europejska twierdzi, że wszyscy mają... No i teraz właśnie między innymi przywódcy Bośni i Hercegowiny też byli w Sofii, w Serbii, Albanii, Czarnogóry, Macedonii, Kosowa byli w Sofii. Padły wielkie deklaracje, mówi się nawet o stworzenia drogi pokoju łączącej właśnie Kosowo z jedną z serbskich miejscowości, ale ten problem, który przed chwilą pan nakreślił, tej maleńkiej Bośni i Hercegowinie, bo nie śmiałem dotykać systemu politycznego w tym kraju, bo to tutaj nie starczyłoby nam czasu. Takie to są problemy. W
Po rozpadzie w Jugosławii. Która jeszcze trwa. I jest. Ona się nie zakończyła. Nie, to jest zimna wojna. To jest zamrożona wojna. Dayton, porozumienie pokojowe z Dayton nie zakończyło tej wojny, tylko ona zatrzymała. Zimna wojna. Ja to mówię od zawsze. Bo taka jest prawda. W październiku wybory w Bośni i Hercegowiny, ale do tego czasu, 20 maja, do Sarajewa przybywa przywódca, prezydent Turcji. Tam będzie miał wiec. Proszę króciutko powiedzieć. Wiec, nieprawdopodobna sprawa. Wiemy dobrze, że odmówiono takiej możliwości Erdoganowi w Austrii, w Niemczech i zdecydował za przyzwoleniem i zgodą władz muzułmanów bosniackich w Sarajewie na zorganizowanie wiecu wyborczego w Sarajewie. Różne są szacunki, ale myślę, że ostrożnie można powiedzieć, że 20 tysięcy osób na tym wiecu. Erdogan już zapowiadał, że to będzie maraton, bo ten wiec będzie trwał 8 godzin. A być może będzie i parę dziesiąt tysięcy. Mają zjechać z całej Europy Turcy i po prostu poprzeć swojego prezydenta. Natomiast czy prezydent Erdoğan jest tylko tureckim prezydentem, czy prezydentem także muzułmanów bośniackich, oto są wielkie dyskusje w samym Sarajewie. Ja myślę, że do tego tematu na pewno wrócimy po tym wystąpieniu Erdoğana, a postać Erdoğana jest ważna dla Unii Europejskiej, ponieważ to jest ten człowiek, z którym rozmawiano i z którym zatrzymywano właśnie tą falę emigracji w 2015 roku. Dziękuję bardzo. Dr Marko Babicz, Uniwersytet Warszawski, Michał Żakowski, Zobacz Świat z Powiększeniem. Powtórka programu. Dziękujemy bardzo. Ostatnią ścieżką, a tam przede mną twoja mama na rowerze. Zmieniła się nie do postępu. Reklamy więc nie chcemy. Także proszę Państwa, różne dziwne historie, różne dziwne sytuacje. Wszędzie, jeżeli człowiek nie stosował się, a to tu, a to tam, nigdzie, nigdy do prawa Bożego, to wcześniej czy później komplikacje, proszę Państwa. Że ktoś świętszy od papieża, że moher do mohera się podlizuje, przylizuje, a miłego udaje, no bo w sumie tak to praktycznie wychodzi, że życzenia mu składa, prawda? A z tyłu mu wkłada szpilkę, czyli po prostu z jednych ust, jak to się mówi, błogosławieństwo, a z tych samych ust przekleństwo. To mówi Pismo Święte. To, że jak to może Jahwe Bóg to wszystko tolerować. Też na zupie w kościele przychodzą osoby różne na obiad. No jeden całował krzyż, a drugi gadał, jaki on silny i sprawny jest w karate. Jak on to łyżką tutaj jakiś cukierek chciał na dwie części przepołowić, a tu już była modlitwa. On się tam nie interesuje ani modlitwą, ani niczym, bo to jedzenie przeżyć, czyli po prostu jak świnia całkiem, no. A twarz czarna, pijana, urodziny to obchodzi, jeden i drugi pijany, zakonnica się przeraziła, bo ten co na tę łapkę tam się wspiął, kroka dał pocałować krzyż, tam z tym panem Jezusiczkiem, to jak schodził, to się mało nie przewrócił na ludzi, tu jedzenie, tu jest w sumie, wiesz, kościół, tu jest w sumie kaplica i do czego to jest podobne. Także, proszę Państwa, same skandale, z jednych ust błogosławieństwo, z jednych ust przekleństwo. Ale chodzi też o to, że z małej rzeczy robią się wielkie rzeczy. To są takie może tematy dzisiaj faryzejskie, że jak jedno przykazanie, ingerencja człowieka w Boże prawo, przykazanie, no broń Boże, nie może być, ale jeżeli jest, no to potem są straszne komplikacje. Państwo zobaczą, jak Kościół wyrzucił drugie przykazanie. Nie będziesz czynił obrazu lutego, nie będziesz i tak dalej. To jest bardzo długie przykazanie, drugie, rozbudowane i oni to, no, tak to poszło, tak to wyszło. Zrobili, żeby po prostu, wiadomo, że jak krowę cielca czczono ze złota, ulepiono to w ostatniej chwili, bo tam przecież diabeł podpowie, no to bałwochwalstwo weszło. Widzicie Państwo, na jaką wielką skalę, jak ci uchodźcy, prawda? Szczelina, dziura jakaś w płocie i już
jeden drugiemu podpowiada, jak dalej. Po co te telefony komórkowe? No po co te telefony komórkowe? No, bo myśleli, że jeśli nie mają co, a telefony komórkowe. Telefon komórkowy, no to gdzieś ktoś dał, no przekazał, potrzebny jest telefon, jest potrzebny. Cienie, błyski i blaski naszego radia Kącika. Błyski i blaski naszego radia Kącika. Żeby nikt nie widział. Także proszę Państwa, straszne to jest, straszne. Radio Kącika nadaje, proszę Państwa, szczerze i prawdziwie, szczerze i prawdziwie. Radio Kącika, że z małych rzeczy, z małych robią się dusze rzeczy.